Witajcie. Słuchajcie, 21 sierpnia 1983 roku świat zobaczył pierwszy telefon komórkowy. Zgadnijcie, jakiej był firmy? Motorola była pierwszą firmą, która wyprodukowała telefon komórkowy. Oczywiście on był ogromny, duży. Absolutnie nie przypominał tych współczesnych smartfonów. I dlatego chyba dzisiaj polski oddział Motorola postanowił zorganizować premierę nowego smartfona. Jest to Motorola One, a więc jak sama nazwa wskazuje, pracuje na Androidzie One, a nazywa się Action. Dlaczego Action? Już Wam wszystko tłumaczę. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o obudowę, bardzo dobrze wykonana, tył jest z tworzywa sztucznego, nie jest szklany, przód, no to wiadomo, wyświetlacz, szkło. Przekątne ekranu 6,3 cala, parametry, proporcje 21:9, czyli to, co ja lubię, format kinowy. Lepiej się wyświetla, ogląda filmy, po prostu więcej w takim formacie widać. Kolejna rzecz, dlaczego Action? Trzy kamery z tyłu. Są trzy kamerki, 12 milionów, 17 i 5 milionów pikseli. Główna kamera, czyli 12 milionów pikseli, to standardowa kamera. Tutaj nie ma się nad czym za bardzo rozwodzić. Jest stabilizacja optyczna, to jest istotne. Motorola największy nacisk położyła na drugą kamerę, która ma rozdzielczość 16 milionów pikseli i jest szerokokątna, 117 stopni. Druga głębia ostrości, 5 milionów pikseli. Ale co jest najciekawsze w tym wszystkim? Słuchajcie, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, bo o to tutaj chodzi, nagrywanie filmów oczywiście tym smartfonem. Zrobili coś, czego ja do tej pory nie widziałem. Słuchajcie, film nagrywamy trzymając aparat, telefon w ten sposób, prawda? Czyli w pionie. Natomiast film nagrywa się w poziomie. Nie musimy już przekładać tego telefonu i trzymać go w poziomie, tylko trzymamy w pionie, nagrywamy w poziomie. No jest to naprawdę fajne rozwiązanie, bo po prostu trzymanie w ten sposób smartfona jest dużo bardziej wygodne. Stabilizacja obrazu jest, to jest istotne. Quad pixel jest, czyli łączenie czterech pikseli. A więc jest wszystko, co powinno być we współczesnym smartfonie, którym będziemy robili fajne zdjęcia, mam nadzieję, bo go testuję, ale przede wszystkim nagrywali wygodnie, wygodnie film, a potem możemy odtwarzać oczywiście w formacie 21:9. W środku jest procesor Samsunga, 4 GB RAM-u, 128 GB na multimedia, więc jest dość sporo. Gniazdo słuchawkowe jest, skaner linii papilarnych z logo Motorola, do tego się już przyzwyczailiśmy. Na dole oczywiście gniazdo USB typu C, wspiera szybkie ładowanie, w zestawie mamy ładowarkę 10-woltową. 15 minut wystarczy do tego, żeby ten telefon potem pracował przez 5 godzin. Bardzo fajnie wykonany telefon, bardzo przyjemnie leży w dłoni, jest leciutki. Myślę, że będzie się go dobrze testowało. Z takich ważniejszych informacji to chyba już wszystko, jeżeli chodzi o tę Motorola. Pamiętajcie tę datę, 21 sierpień 1983 roku. Pierwszy telefon komórkowy na świecie. A, no i mamy gesty Motorola, wiadomo, nie? O co chodzi. To jest zawsze to samo. I zdjęcia, i aparat, i tak dalej. Lubię Motorola. Powiem Wam szczerze, lubię Motorola, bo oni zaskakują. Oni nie zasypują gruszek w popiele, tylko pracują nad tym, żeby ich telefony były inne od konkurencji, a nie takie same. Bo w zasadzie wiecie, że wszystkie, prawie wszystkie telefony na Androidzie są do siebie podobne jak dwie krople wody. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o premierę Motorola One Action.